Michał Nowak, zapraszam na sport. Piłkarze broni zanotowali cenny remis. Zdobyli punkt w wyjazdowym meczu z RKS Radomsko i mają mocną pozycję w środku tabeli trzeciej ligi. Konfrontacji w Radomsku można było się obawiać. Seria 5 zwycięstw, w tym wygrana z liderem Sokołem Ostróda, robiła wrażenie. Podopieczni trenera Dariusza Różańskiego nie przestraszyli się mocnego przeciwnika. Radomianie zremisowali na wyjeździe z RKS 1-1. Prowadzenie dla broni zdobył w 17 minucie Patryk Czarnota. Radomianie zajmują 11 miejsce w tabeli trzeciej ligi z dorobkiem 19 punktów. W przedostatniej kolejce spotkań pierwszej rundy w Lidze Okręgowej piłkarze Zamłynia Radom pokonali na wyjeździe Jużankę Kazanów 4-0. Gole zdobyli Dominik Woźniak, Damian Popiel, Daniel Barzyński i Mateusz Kubica. W najbliższą sobotę Zamłynie zakończy rozgrywki pierwszej rundy meczem u siebie z Powiślanką Lipsko. Po zwycięstwie przyszedł czas na bolesną porażkę. Weronika Falkowska walczy o punkty do tenisowego rankingu w Egipcie. Przed tygodniem Radomianka wygrała w Egipcie turniej deblistek. Jej partnerką była Martyna Kubka z Nafty Zielona Góra. W następnych zawodach Weronika i Martyna przystąpiły do zawodów rozstawione z numerem 1. Niestety już w pierwszej rundzie Polki doznały porażki. Również w turnieju singlowym start Weroniki Falkowskiej zakończył się szybką porażką. Nikodem Jerzewski, czołowy polski pięściarz zawodowy, rozpoczął kolejne zgrupowanie kondycyjne w Radomiu. Zajęcia prowadzą trenerzy Adam Jabłoński i Rafał Wojda. Poprzednio Nikodem Jerzewski przygotowywał się do walki z Australijczykiem, ale rywal doznał kontuzji i polski pięściarz musiał zmienić zamiary. Teraz Nikodem Jerzewski ma w planie występ podczas gali w Kościerzynie, gdzie 14 grudnia zaprezentuje się w głównej walce wieczoru. Potem podopieczny radomskich trenerów stoczy pojedynek o pas mistrza Unii Europejskiej. Pod okiem Adama Jabłońskiego i Rafała Wojdy ćwiczy też utalentowany, niespełna 22-letni Sebastian Ślusarczyk. Zawodnik wygrał do tej pory 6 walk, nie doznając porażki. Na stałe mieszka w Anglii. Sebastian wystąpi 23 listopada podczas gali, którą w Dąbrowie Górniczej organizuje Mateusz Borek. Jego rywalem ma być Dariusz Sęk. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.